Cześć, dzień dobry. Z tej strony Tomek Rzemski. Na co dzień jestem CEO firmy Makopedia, a to jest cykl webinarów B2B Masterclass. Niezależnie od tego, czy rozpoczynasz dopiero przygodę z e-commerce'em, czy już jesteś doświadczonym graczem, to miejsce ma na celu nie tylko jakby poznanie podstaw e-commerce'u, ale także rozmowy z ciekawymi osobami, praktykami z rynku, tak żeby faktycznie szerzyć naszą wiedzę. Jak sami wiecie, naszą taką specjalizacją B2B Masterclass są e-commerce typu B2B oraz systemy PIM, które są potrzebne w tego typu różnych rewolucjach. Na co dzień możecie nas posłuchać na Spotify w formie podcastów, od niedawna na Apple Podcasts również oraz obejrzeć nas na YouTubie albo live, tak jak jest dzisiaj, albo faktycznie te materiały są później dostępne. Dzisiaj mamy dwóch bardzo ciekawych gości z firmy Allwyns. Z nami jest Tomek Jesztak z firmy Allwyns oraz Adrian. Cześć. I temat wydaje się nam dzisiaj dosyć ciekawy, dlatego że w wielu wdrożeniach B2B pojawia się bardzo często pytanie, nawet nie pytanie, które się pojawia ze strony pomysłodawców tego wdrożenia, czy ze strony firm dostarczających, tylko dziś obawa ze strony organizacyjnej, czy przedstawiciel handlowy straci pracę przy wdrożeniu systemu B2B. Ja też tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę, to zupełny przypadek, że akurat w tym tygodniu, w poniedziałek, oglądałem jeden z takich seriali, który wszyscy znają, The Office, i właśnie był odcinek drugi, sezon czwarty, co polecam, o wdrożeniu właśnie platformy B2B. Oni to nazywali stronę właśnie w tej firmie Dunder Mifflin, jako platformę Dunder Mifflin Infinity. No i była tam bardzo ciekawa właśnie ten temat rozmowa. Stąd myślę, że to bardzo fajny czas, żeby o tym porozmawiać i też posłuchać gdzieś tam waszych doświadczeń przy wdrożeniach, bo też co jest ważne, może też, żeby was przedstawić, jako firma Allwyns nie tylko zajmujecie się platformą One B2B, o której też gdzieś tam już na początku tych podcastów sobie wspominaliśmy, ale przede wszystkim jesteście odpowiedzialni za przygotowanie organizacyjne wdrożeń typu Tak. B2B. No, jako Allwyns zajmujemy się przygotowaniem strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. To jest jakby nasz główny cel działania, w którym elementem jest zazwyczaj platforma B2B, narzędzia typu CRM, wymiana pewnych technologii do tego, żeby przejść na trochę inny poziom działania. I tak naprawdę dzisiejszy temat, o którym będziemy rozmawiali, jest jednym z najistotniejszych tematów, które po uruchomieniu takich projektów wdrożeniowych pojawiają się właśnie już na początku w zespołach projektowych. Tak naprawdę, o Boże, czy ja nie stracę swojej pracy, bo szefostwo wymyśliło coś takiego, co robimy, tak? Czyli ta obawa jest stała, tak? I też często ona się pojawia w różnych momentach, czyli jest przed, w trakcie i po. Nie? Czyli i to w różnych działach. Czyli mamy przed, to zawsze, gdy ktoś zakomunikuje, no to wdrażamy B2B, no to już jakieś szepty po organizacji idą, że ok, to chyba będą jakieś cięcia czy coś takiego. Dzisiaj chcielibyśmy trochę to odczarować, bo sądzimy, że to tak nie jest. No i popowiemy trochę o I tym, nie? powiemy, tak, No tak. więc przed nami się, że bardzo ciekawa dyskusja w dzisiejszym odcinku, jaką będziemy mieć. Mam nadzieję, że wyjdziemy na koniec z jakimś już faktycznie jasnym przekazem, który będziemy dla Was mieć. No i co, przed nami jakby kolejna ciekawa baza wiedzy. Wydaje się, że takim podstawowym pytaniem, które każda organizacja sobie zada, to po co w ogóle wdrażamy platformy B2B, tak? Skoro jakby system działa, wszystko jest ok, jest bardzo dobry relacyjny kontakt z przedstawicielem handlowym, po co to zmieniać? W sensie, jakby jakie to są cele w ogóle, żeby. Spróbuję. Są zawsze dwie podstawowe informacje, które staram się uzyskać od klientów, których konsultuję. Pierwsze to jest, bo chcesz, czy bo musisz, tak? Bo to jest zupełnie inny mindset, kiedy ktoś przychodzi i no fajnie by było mieć platformę B2B, bo inni mają. Nie? To zupełnie inaczej się rozmawia z klientem, który mówi, chciałbym wdrożyć platformę e-commerce B2B. Natomiast no, Tomek pewnie powie, co jest bardziej konkretne, bo zawsze za tym kryją się cele biznesowe tak naprawdę. Szczególnie też trochę w dzisiejszych czasach, nie? O czym myślę, to jest ciekawe, że jednak mamy w Polsce tą recesję, mamy w Polsce spadek konsumpcji i to mogą być pytania też w kontekście B2B, ale to może nie o tym odcinek, jeszcze może, ale. Jasne, ale myślę, że najważniejsza kwestia jest to, co też Adrian powiedział.
w jakim celu wdrażamy platformę. Jak wdrażamy platformę tylko, żeby mieć, żeby pochwalić się przed sąsiadem, że ja też mam, to nie ma żadnego to wpływu na życie handlowca, bo tak naprawdę te dwa procesy żyją osobno od siebie. Tak. Jest jakiś e-commerce, który się wyśmiewa z niego, że w organizacji mamy e-commerce, a i tak nie działa. Tak? Ja pamiętam właśnie mieć takie e-commerce, że rysował, pamiętam, taki jeden z dyrektor sprzedaży, tu jest cała nasza struktura i tak dalej. I tu jest e-commerce. Tak. No i w takim przypadku od razu możemy powiedzieć, że kochany przedstawicielu handlowy, nie na pewno żadnego wpływu nie będzie na żadnej twoje zmiany. Działanie, nie będzie żadnej zmiany. Tak. Ale jeżeli decydujemy się świadomie na wdrożenie platformy e-commerce, tak jak rozmawiać na przykład przy cenach też, że jest wizja, dlaczego ja to chcę użyć, to tak naprawdę e-commerce wdrażamy z punktu widzenia zarobienia więcej pieniędzy w naszej organizacji. Czyli tak, chcemy zwiększyć przychody, chcemy zwiększyć marżę albo chcemy ograniczyć w jakiejś formie koszty. I teraz patrząc na to, jeżeli oceniamy w tych trzech aspektach, co ma nam organizacji dać ten e-commerce, w zależności od tego będzie to miało jakiś wpływ na tego handlowca i na jego pracę dalszą w organizacji. A dlaczego mówię pracę dalszą? Bo może to mieć wpływ, oczywiście może ich być na końcu, może mniej, może mogą robić inne zadania, bo platforma e-commerce jest narzędziem takim jak koparka versus łopata do kopania rowów, tak? 100 lat temu rowy się kopało łopatą, trzeba było 10, żeby wykopać ileś metrów na godzinę i tak dalej. Dzisiaj jeden koparkowy zrobi to dużo szybciej, bo ma to narzędzie. E-commerce na pewno jest takim narzędziem, które służy z jednej strony do zwiększenia przychodu organizacji, ponieważ będzie no kwestia, umiał lepiej pokazać asortyment, to jest szerzej kwestia klientów też, tak? Czyli jak patrzymy jakby z perspektywy takiej tradycyjnego modelu, no to tyle, ile handlowiec miał w stanie poświęcić czasu, tyle przyniósł przychodu. Tak naprawdę to chodziło o to, że czas równa się przychód w organizacji. No tutaj trzeba to zmienić, tak? Jakby to jest ten element, gdzie możemy pewne rzeczy scyfryzować i ten przychód może rosnąć, może nie wykładniczo, bo to też jest taka nadobietnica często takiej platformy B2B, bo to jest proces i pewien czas, który przychodzi poprzez wdrożenie nowych klientów i lojalizację starych klientów i to jest ten wzrost przychodu, nie? Bo po pierwsze jest poszerzenie całej oferty, czy pokazanie w ogóle całej oferty, no bo handlowiec nie jest w stanie zapamiętać, nie wiem, 200 tysięcy produktów czy SKU-sów, żeby to pokazać, no będzie bardzo trudno, nie? Znamy przykłady klientów, gdzie mają 6 tysięcy produktów i tak handlowiec operuje 10, tak. I też swoimi faworytami, nie? Często no ten, co, na czym się zna najczęściej, tak? Albo często też to bywa tak, że po prostu klient mówi, co chce, a handlowiec jakby jest faksem, nie? Czyli jakby takim przeprocesowywaczem przez organizację. Natomiast druga kwestia jest marży, to wiem, że rozmawialiście na tak, którymś podcaście. Tak, to odsyłam od razu do odcinka pierwszego, w którym faktycznie z Tomkiem mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę odnośnie cen i w ogóle w jaki sposób zbudować tak tą politykę cenową. Tutaj odcinek pierwszy. Ale na pewno właśnie platforma będzie dobrze zarządzała tą ceną sprzedaży, promocjami i od tej strony da nam po prostu podwyższoną marżę w organizacji, w tej komunikacji z klientem. Przede wszystkim jest zunifikowana cena w organizacji, bo gdy nie ma tego cyfryzacji ceny, no to każdy tworzy swoje cenotwórstwo, tak? Każdy handlowiec jest takim kalkulatorem cenowym, a to tak nie jest, nie? Jeśli już pokazujemy coś na platformie e-commerce, no to to musi być jakoś cyfryzowane. Jak lepiej, gorzej, to też pewnie rozmawialiście o tym, natomiast no dobrze zrobiona polityka cenowa wpływa wysoko marżowo, jeśli chodzi o platformę, bo jest długi ogon, jest naprawdę tam sporo technik, które można zastosować do tego, żeby tą marżę zwiększyć. A takim ostatnim elementem, dla którego wdrażamy jako platformę, jest zwiększenie efektywności procesu samej sprzedaży, oszczędność kosztów, tak? Czyli szukamy, jak tutaj taniej coś ogarnąć i na pewno tutaj platforma staje się narzędziem do zautomatyzowania pewnych procesów, które po prostu nas w organizacji w formie czasu kosztują, tak? To jest jakby jedna strona. Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że platforma jest fantastycznym narzędziem do tego, żeby uruchomić
produkty, których nikt nie widzi, nikt się nie zajmuje, nie roty, wysprzedażowe procesy, czyli takie wyczyszczanie magazynów z rzeczy, których handlowcy no, nie mają fokusu sprzedaży. Też tak naprawdę ten nasz koszt taki rotacji nam magazynowej, też, nie? Też pomoże. Tak? Czyli to pozwala na to, że po pierwsze jakby puszczamy tam produkty, o których, to co powiedzieliśmy, handlowiec by nie powiedział, no bo dlaczego ma mówić o wyprzedażach albo bestsellerach tak zwanych, tak? Czyli produktach, które nigdy się nie sprzedały. No to to jest właśnie to miejsce, które pozwoli bardzo dobrze zarządzić tą efektywnością też magazynową. I tutaj też polecamy zawsze klientom mówienie o tym, bo się trochę zapomina o tym, że właśnie to jest też miejsce do opychania produktów, które nie rotują. Czyli dla mnie też, ale to może powiem gdzieś tam z mojego doświadczenia i takiego powiedzmy też zmian pokoleniowych, które się dzieją. Ja zawsze też pokazuję, że z perspektywy klienta nowego, często firma, która działa przez przedstawicieli handlowych, to jest strona internetowa, na której często nie ma oferty, jest jakby jakiś proces skontaktowania się i tak dalej. A to, co obserwuję bardzo często w nowych platformach B2B, to co się zmieniło, myślę, na ostatniej przestrzeni lat, że kiedyś platforma B2B to była też zamknięta platforma, login, hasło, uzyskaj. A dzisiaj często one są otwarte, można przejrzeć całą ofertę firmy, wiadomo, nie ma pewnych warunków handlowych, czasami nie ma ceny w ogóle i tak dalej, no ale to pozwala klientowi jakby dużo bardziej się sfokusować i zorientować się z tym, ale co też jest najważniejsze i to chyba mi się wydaje w ogóle często jest pomijane w wdrożeniach B2B, to w ogóle otwiera firmy na SEO i na AdWordsy. Tak, to Na jest. W ogóle jakikolwiek to jest, marketing internetowy. Absolutnie to jest ten początek zwiększenia zasięgu przychodu, tak? W tej kategorii mieścimy to, że platforma i szczególnie otwarty katalog, bo to też jest taki temat, o którym może warto często, kiedyś porozmawiać tak. w danym odcinku, ale platforma służy do tego, żeby być znalezionym na świecie, tak? I to jest pierwsza rzecz. A z drugiej strony, to też istotny temat, zmienia się kultura nie tylko sprzedaży, ale też zakupów, tak? To znaczy kupiec kiedyś to był pan, przepraszam, że tak powiem, pan Heniek siedzący na warsztacie w fabryce jakiejś. Pozdrawiamy też pozytywnych Henków. Pozytywnych panów Henków, tak. Ale pan Heniek, żeby kupił jakąś urządzenie do naprawienia maszyny, po prostu kupował od kogoś, kto do niego przychodził raz w tygodniu, pyta się, czy coś się nie zepsuło. Ale dzisiejsze pokolenie inżynierów na takich fabrykach tak naprawdę siedzą przed komputerem, zepsuł się o numer seryjny, wpisuje do internetu i szuka i transformuje się biznes. I to widzimy na przykładach w branżach, w których pracujemy. To jest jeden z takich, gdzie tak. Widzimy, że po prostu klient nie szuka tą drogą i co z tego, że ktoś przyjeżdża, go wizytuje raz w tygodniu. Dużo młodych ludzi jest introwertyków i nie chce z takimi ludźmi rozmawiać, się boi. Bo boi się tego i woli tą ścieżkę zmienić. Więc to też jest bardzo istotny element, który powoduje to, że rola tego przedstawiciela handlowego musi się w jakiejś formie zmienić. Ale jeszcze Tomek, jeszcze jedną tylko myśl, że jeżeli jesteśmy wdrażającą firmą świadomie, wiemy do czego chcemy wdrożyć tego e-commerce'a, tak? To tak naprawdę ono nam daje tą perspektywę, że ten e-commerce, tak jak przed chwilą mówiliśmy, nie będzie gdzieś w tym organigramie, gdzieś na szarym końcu na boku, tylko ono się staje i powinno się stać nowym narzędziem w świecie dyrektora handlowego do osiągania celów biznesowych. To znaczy, że to jest narzędzie nie inne niż telefon, którego się daje handlowcowi, samochód, biurko, oddział, magazyn, zasób. To jest taki sam integralny element powinien być w życiu handlowca, ta platforma e-commerce. Ona nie zastępuje tego handlowca i tutaj chyba pierwszy raz powiem, że jest życie po wdrożeniu platformy dla handlowca, tak? Ono nie zastępuje handlowca, on daje mu dodatkowe narzędzia do tego, żeby osiągać swój cel. I jaki jest cel handlowca? Generować przychód, tak? Poprzez oczywiście lojalizację klientów, robienie ofert, wizytowania i tak dalej, i tak dalej. I teraz w czym robi rewolucję platforma e-commerce? Można sobie w internecie poszmerać, jest masę badań, ale tak naprawdę każdy sam sobie powinien zrobić taki test, usiąść z handlowcem i notować minutę w minutę, co on tak naprawdę robi przez jeden dzień. To nie jest dlatego, żeby wypunktować kto co robi, bo z góry można powiedzieć, że kochany handlowcu, ja zrobię z tobą ten test, ale i tak wiem, że sprzedajesz 20% czasu, czyli z 8 godzin zajmujesz się 1,5 godziny sprzedażą i pozyskiwaniem tego klienta, lojalizacją i tak dalej.
Dwie godziny zajmujesz się rozwiązywaniem jego problemów logistycznych, pół godziny jesz lunch, godzinę jedziesz autem, robisz przez 50 minut planowania tego dnia i tak dalej, bo taka jest struktura tradycyjnego handlowca, który zajmuje się przyjmowaniem zamówień i utrzymywaniem relacji. A pierwszą, tą najważniejszą rolą platformy e-commerce jest taka, że tej transakcyjności, o której mówiliśmy, tych 20% na to, 20% na transakcyjność, która jest związana z wszystkimi informacjami, które platforma zastępuje w życiu handlowca, to jest czas do uwolnienia. I teraz pytanie, oczywiście, w jaki sposób to wykorzystamy, nie? Ale na pewno my zabieramy pewne obowiązki handlowcowi, bo platforma przejmie tę rolę. I oczywiście, jak też mówi Adrian, że podczas wdrożenia są obawy, no to w momencie, kiedy zabieramy role, które pełne etaty są przez pełne etaty są obsługiwane w organizacjach, na przykład biuro obsługi klienta jest jednym z ulubionych miejsc, gdzie jest blokada wdrożeń takich narzędzi, no bo wszyscy boją się, że nasza praca zniknie, tak? Ale tak naprawdę nie, my zautomatyzujemy to, co się da zautomatyzować, ale to nie znaczy to samo, że nie ma innej pracy albo jak można wykorzystać ten zasób dalej, tak? Ale z punktu widzenia handlowca, my mu ułatwiamy życie, tak? Bo co? Tylko, że to jest tak, jak ja się zgadzam z Tomkiem, nie? Że to tak, dla nas jest to taka oczywista oczywistość, nie? Tylko, że jakby ja chciałbym też to trochę odwrócić z drugiej strony, że jak mamy realnie takiego handlowca, który nie ma, powiedzmy, wiedzy, nie przeżył tego, to jest duży taka obawa, która polega na w ogóle zmianie, jakiejkolwiek, nie? Tak, i my wiemy doskonale, że tak jest, że to mu pomoże, ale on tego nie wie, nie? I on musi się tego dowiedzieć z czasem. Znaczy, bo to się wydaje mi się, że to pytanie, jakby może dzisiaj po to jest to pytanie, ale pamiętajcie, że i przedstawicie też bazę na jakichś doświadczeniach, tak? I tych dokładnie. Pozytywnych, i tych negatywnych, tak. Bo jakby myślę, że też po to dzisiaj sobie rozmawiamy, żeby zobaczyć właśnie, jak do tego można podejść. Ale właśnie tak zadając wprost pytanie, to trochę się przejawiało dzisiaj, czyli w sumie dlaczego przedstawiciel handlowy może być zainteresowany w ogóle wdrożeniem B2B? Myślę, że parę rzeczy tu padło, ale tak, żeby to trochę rozmowę usystematyzować, powiedzieliście o tym, że jakby przedstawiciel handlowy może więcej czasu poświęcić faktycznie na tą sprzedaż, tak? Ta transakcyjność zajmuje mniej czasu, dużo czasu zajmuje administracja, no bo też żebyśmy jakby mieli tutaj, jak często wygląda zamówienie w firmie, tak? Jakby ludzie, którzy nas słuchają z e-commerce'u, to jest oczywiste, wiecie, chcecie coś kupić na Allegro, wchodzicie, nie wiem, czy wchodzicie na jakiś serwis, wbijacie, kupujecie. Przedstawiciel handlowy podróżuje często po Polsce, tak? Ma telefon, jakiś tablet, dzwoni się do niego, składa zamówienie, musi się zatrzymać na parkingu, żeby to wbić. Tak. Albo mu się wysyła maila, po czym się odpisuje mailem, a tego nie ma, a to będzie za tydzień, a to będzie za dwa tygodnie. Tak. I to samo zamówienie, które jest proste w e-commerce, nagle tu się okazuje bardzo skomplikowane. Bo to tak naprawdę e-commerce w telegraficznym skrócie odpowiada na trzy podstawowe pytania potrzeby klienta, tak? Czy jest, za ile i na kiedy. Tak. Tak? To są trzy podstawowe pytania, na które odpowiada platforma. No ale z tymi pytaniami właśnie zwraca się klient zawsze do handlowca. Słuchaj, mam tam jakąś budowę, nie? I będę to miał wtedy i wtedy, potrzebowałbym takiego tam wyłącznika nadprądowego czy czegokolwiek, nie? No i ten właśnie to, co mi się przypomniało, że dokładnie ten sam case mamy jeden z naszych klientów, gdzie handlowiec 8 wizyt dziennie robi, znaczy ma takie zadanie i ma to sobie zaplanowane, no ale może klient jakiś zadzwonić, którego miał nie odwiedzić, nie? No i on wtedy, tak jak mówisz, zjeżdża na parking, odpala właśnie, no raczej laptopy mają, bo te tablety się nie do końca zawsze sprawdzają, laptopa odpala, dobra, to co pan chciał? Nie? I on próbuje mu powiedzieć i najlepsze jest to, że jeśli nie dochodzi do transakcji, nie? Czyli on się zatrzymał, poświęcił jakiś czas, otworzył laptopa, sprawdził, czy są produkty i tak dalej. Dobra, ja tylko chciałem sprawdzić, czy masz. Aha, no dobra, dzięki, nie? No to tą informację ma na platformie e-commerce i to powinno, te odpowiedzi powinny być tam adresowane, nie? I to są te olbrzymie korzyści e-commerce'a, tak? Czyli jeżeli handlowiec nauczy, bo oczywiście, żeby e-commerce zadziałał, to będziemy o tym mówić, że handlowiec musi przekonać klienta, żeby on tam zamawiał, bo tam dostanie te informacje zawsze, a handlowiec w tym momencie uwalnia swój czas. Skala tego może być olbrzymia, bo tutaj chciałbym dać taką też statystykę. Mieliśmy klienta, z którym pracowaliśmy, z biurem obsługi klienta, 9 osób w zespole. Potem jak przeanalizowaliśmy ich czas pracy, wyszło na to, że 70% czasu zajmują się ticketami z telefonu.
Tak? Czyli dzwoni ktoś, odbiera i załatwia sprawę. Jak przeanalizowaliśmy z tych 60% czasu, na co zespół przeznacza, mówimy o 9 etatach, ludzi zarabiających pewnie w okolicach 5-6 tysięcy złotych kosztu pracodawcy, tak? Wyszło na to, że 92% tematów przez telefon to był nie klient, to był handlowiec dzwoniący do nich. No. Słuchaj, czy ten produkt mamy na stanie? Aha, a kiedy będzie? Aha, dobra, dzięki, cześć. To było 90% rozmów telefonicznych, tak? Czyli ta informacja o produkcie, czy jest dostępne, niedostępne, w tej organizacji był tak daleko od tego biednego klienta, że klient dzwonił do handlowca, handlowiec do kogoś w firmie, który mu odpowiada. Dwie osoby wykonują samą funkcję. W ogóle już. I to już w ogóle, a tak naprawdę wystarczyło, by na platformie klientom wystawić dostępność towarów i 9 etatów traci 60% zadań, ale to zadań, bo z tym zespołem pracowaliśmy o jeszcze jednej rzeczy. Boże, jesteśmy tak zajęci, mamy tyle zaległości, tyle roboty, bo nie robimy reklamacji dobrze, nie mam czasu, żeby tym się zająć, tamtym się zająć, więc ten uwolniony czas, o którym mówiliśmy, jest prawdopodobnie w organizacjach przeciążonych po prostu ratunkiem na to, żeby poprawić jakość obsługi klienta. Poprawiona jakość klienta, obsługa jakości klienta daje korzyść jaką? Lojalizację klienta. Lojalizacja klienta daje nam dodatkowe przychody, marże i tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli patrzymy, na co można ten uwolniony czas wykorzystać, to w takim procesie technologicznym tylko, procesowym obsługi klienta, możemy to wykorzystać na podwyższenie jakości obsługi klienta, bardziej zadowolonych możemy mieć klientów. Po stronie przedstawiciela handlowego, jeszcze jedno słowo powiem, to tam jest ten uwolniony czas na lepszą obsługę klientów. Tak? Tylko i tu dochodzimy do takiego olbrzymiego ograniczenia, ilu klientów realnie dzisiaj przedstawiciel handlowy może obsłużyć, tak? I każda organizacja może sobie zrobić analizę tego, ale to będzie cyfra wokół 20-30 kontrahentów, z którymi handlowiec może tego, działać. Tak jak mówiliśmy, że z 20 tysięcy... 20-30 jakby... Obsługiwanych klientów... W totalu. W totalu jest więcej, natomiast chodzi o to, że poświęcasz im czas. Czyli masz tam najczęściej z Pareto, tak? Czyli relacja, 20% klientów robi ci twój obrót, tak? No to powiedzmy, jeśli tak realnie obsługujesz 40% klientów, czy 50, to jest około 30, tak? On jest w stanie zapamiętać to, gdzieś tam case'y rozwiązywać i tak dalej. A później to już jest plankton tak zwany, tak? Czyli on im się nie obsługuje, w sensie ci klienci przyjdą, kiedy przyjdą, ale jakby nie dogrzewa ich. Albo jeśli przyjeżdża na taką wizytę, to jest taka wizyta kurtuazyjna, typu co tam, nie? Co u ciebie słychać? Masz coś? No nie mam. A, dobra, to lecę dalej, bo mam 8 wizyt do zrobienia, nie? I teraz wracając do statystyk, jeżeli 20% człowiek zajmuje się obsługą klienta, czyli tych 20 klientów nasz handlowiec obsługuje w 20% swojego czasu jako klientów, jako accounta, a resztę to jest praca no, nieproduktywna, tak można powiedzieć, administracyjna, ale to nie dodaje wartości. Więc jeżeli handlowcowi uwolnimy połowę tego czasu, tych drugich 20%, to jego efektywność w obsłudze relacji z klientem rośnie dwukrotnie. Ja tu wrócę właśnie do tego pytania, tej korzyści dla handlowca, bo ona nie jest, znaczy oczywista jest z perspektywy czasu, tak? No bo uwalniasz czas, to jest przede wszystkim, nie? Natomiast z drugiej strony to jest kwestia uwolnienia się od trochę infantylnych pytań, tak? W sensie one już są w pewnym momencie, czy masz? I za ile? I tak dalej. No to jest taka, no wybaczcie, no ale tak mi się wydaje, że handlowiec jest mega kreatywną osobą. Ja tak postrzegam handlowca jako taką wodę. On dobrze kombinuje, wiesz, coś tam ten. No i dzwoni ktoś i czy masz? Nie? Mógłby się naprawdę zająć, pomyśleć. Tam jest jakiś klient, taki, on miał jakiś tam temat. Pojadę do niego, dowiem się co jest, wrócę z jakąś propozycją, nie? I to jest zupełnie co innego. I wydaje mi się, że to jest też taka duża korzyść dla handlowca, że to nie jest monotonne. W sensie to ciągle odbieranie tych telefonów i mówienie czy i za ile, albo weź mi przeklep. No bo to jest trochę tak, że ten przedstawiciel handlowy to jest dzisiaj taki zlepek z jednej strony obsługi zamówień, bo chcemy, żeby on był kontaktem, bo często w systemach prowizji to jest jego klient, więc jego marże, znaczy jego prowizja, czy tam jego bonusy, targety, różne rzeczy. Więc siłą rzeczy wszyscy pchają przedstawicieli handlowych w obsługę zamówienia, ale trochę on też jest doradcą klienta,
tą pierwszą My w linią. Polsce lubimy mieszać wszystko do Wszystkie role. jednego, No tak? tak. Że my mamy zawsze ninja sprzedażowego, który jedzie i wyhaczy prezesa, namówi go na kontrakt, przyjmie zamówienia, dowiezie mu towar, WZ-ki wypisze, a jak klient nie zapłacił, to jeszcze pojedzie z czarnym Tak. i kasę ściągnie Tak. z Ja tylko powrotem. dodam. Tak? Przepraszam, że tak No to tak jest, uprościłem, ale a dodam. taka jest wizja Tam jest trochę nasza, nie? fajna książka jest do tego właśnie, która to odczarowuje, też polecam, Machina sprzedażowa. Jest po prostu fenomenalną książką, która właśnie pokazuje, w jaki sposób procesy powinny wyglądać ze względu na właśnie taką efektywność związaną nawet w offline. Nie? Nie mówię tutaj o online, tylko offline, że no każdy musi się w czymś specjalizować i w czymś być najlepszym. Nie? A mamy przykłady, no chyba praktycznie każda branża B2B, która ma oddziały, no ma takie połączenie, że handlowiec jest na ladzie, ale też jest magazynierem, bo idzie po towar na magazyn spakować i tak dalej. Kiedy trzeba, to wsiądzie w samochód i zawiezie klientowi na budowę. Tak? A jeszcze w wolnym czasie to jeszcze Inwenturę zrobi, zrobi. zrobi zakupy, Nie, fakturki też, ale zakupy też normalnie i robi, robi nie? badania rynku, potencjalnych klientów Dokładnie, i tak dalej. tak. Więc my żyjemy trochę w takim świecie i ten e-commerce jest takim oczywistym narzędziem, żeby przynajmniej część tej odpowiedzialności, tego złożoności Tak, z tak. życia wyrwać i ustrukturyzować. Tak? I to jest ta przewaga, gdzie ten handlowiec zrzuca z siebie stres transakcyjności. I to już jest wielka rzecz, nie? To drugi stres, który zrzucę, bo teraz mi przypomniałeś, to jest kwestia windykacji. Na przykład. Nie, bo jakby to jest takie niemiłe poczucie, nie? Że dzwonisz do klienta, hej Stasiu, tak się przecież Może lubimy, byś tam trzy fakturki ale trzy zapłacił. fakturki nie zapłaciłeś, już kurczę, zalegasz tam, nie wiem, kilkadziesiąt dni, nie? No wiesz, będę musiał cię zablokować. To nie jest miła rozmowa, nie? Platforma e-commerce'owa no, jest w Blokuje. jakiś sposób Bezduszna. bezduszna. Blokuje i automatyzuje też Tak, informacje, tak. nie? I To... pierwsze co, pop-upik, typu masz niezapłacone faktury, weź zobacz, nie? Druga rzecz, masz zablokowany limit kredytowy, sorry. No tylko na gotówkę, nie? I to jest ta rzecz, która jest niemiła, bo w handlu, ja też pracowałem dość dużo w handlu, więc jakby z perspektywy takiej właśnie proszenia się o kasę, to nie jest miłe, nie? To jest, wiesz, dzwonisz, Tak. no miałeś taką fajną relację, a teraz, wiesz, nie płacisz mi, nie? No fajnie się gadało, wiesz, super ekstra, kawa pyszna, Prowizję mi zabierasz. ale no, A to jest a ja prowizja. nie mam kasy swojej, nie? Na samym końcu i tak to się na liczby przekłada, nie? No dobra, ale to faktycznie to gdzieś tam myślę, że taka kolejna konkluzja, która się powstała, że oprócz jakby kolejnego narzędzia, które się pojawia, o tym też może chcę jakby że wspomnieć pod kątem przedstawiciela nowego, to kwestia właśnie też procesu, windykacji, tego, że faktycznie w przypadku platformy B2B kierujemy przedstawicieli handlowych mniej na tą pracę administracyjną, tylko Tak. bardziej na tą pracę już faktycznie relacyjną z klientem, tak? Tak, no i teraz ten handlowiec ma więcej czasu, tak? Czyli na pewno musi nauczyć klientów używać tej platformy, czyli na początku, a to też jest proces wdrożeniowy, nakłaniamy istniejących klientów, żeby zaczęli używać platformy, uwalniając mój czas. Jak uwolniłem sobie czas, to mogę iść dalej, realizować swoje cele biznesowe, bo handlowiec pracuje chyba w 99% w Polsce na systemach premiowych, tak? System premiowy najczęściej jest oparty o co? O przychód, marżę, Plan zarobek, sprzedażowy, który wygenerował dokładnie. plan sprzedażowy, tak? Więc to ten system e-commerce'owy de facto handlowcowi powinien przynieść narzędzie do tego, żeby ten plan łatwiej osiągać. Słuchajcie, to jest jakby No tak, główny cel, tak, w skrócie tak. jeżeli mądrze wdrażamy tą platformę, bo jeżeli ten prezes powiedział, że to jest tam na boku inny dział i to, co e-commerce sprzeda, to jest tamtego działu, a ty handlowiec, jak ci zabierze e-commerce, to twój problem, Tak. to w tym momencie jest wojna i nie ma sensu, tak? Ale kiedy klient jest przypisany do handlowca i on namówi klienta, żeby kupował więcej towaru i wykorzystał e-commerce, a on przy tym czasie może pozyskać innych klientów, to ten klient, handlowiec de facto jest coraz staje się bardziej efektywny. I ten statystyczny czas, dodatkowe 20%, tak naprawdę jest podwojenie czasu sprzedażowego tego handlowca, daje efekt taki, że on może obsłużyć nie 20 klientów dobrze, a 40. 50, 60. Z doświadczenia. I to są doświadczenia, które widzimy, firmy, które przeszły przez wdrożenie poprawne platformy e-commerce. Tak, to jest totalny wzrost. Bez Nie? zmiany liczby zatrudnionych etatów handlowych w organizacji potroili obroty w okresie 2-3 lat. Tak? Bez zatrudniania do nowych ludzi, bez otwierania oddziałów, bez wprowadzania nie wiadomo jakich nowych gałęzi produktów do sprzedaży, po prostu
to, że handlowiec miał 2-3 razy więcej czasu na obsługę klienta niż miał kiedyś wcześniej, daje to, że on obsługuje 2-3-krotnie większą bazę kontrahencką. Tylko tu jedno ale, przepraszam, tak? Muszę doprecyzować, że to wszystko tak działa, jeśli weźmiemy też pod uwagę system premiowy. Bo rozmawialiśmy o systemie premiowym, on też musi się zmienić, nie? No bo jeśli jestem wynagradzany od, dajmy bądź na to, przychodu, tak, który wygeneruję, to większość handlowców, których znam, to szukają deala, nie? Czyli jeśli mam zarobić, nie wiem, 50 tysięcy, no to wolę to się najeździć za jednym klientem i zrobić 50 tysięcy, niż najeździć się za 50, tam za parę tysięcy, nie? I tutaj też musi się zmienić ten model wynagradzania handlowca, żeby on był skupiony na tym, że tych klientów ma być więcej, oni może nie będą aż tacy wielcy, jak tam właśnie ten za 50 baniek, no tylko ich było dużo i kupowali często, nie? I to też musi być taki model, no w przypadku Timu na przykład, taki dość mocny projekt, nie? Tam akurat też pracowałem, także no tam był, to musiało być spięte, nie? Jakby platforma szła sobie jakby technologicznie, ale był duży nacisk na HR, ogólnie taki szeroko rozumiany, czyli jedno to są jakby szkolenia, świadomość w ogóle tego handlowca, co on robi, po co on to robi. No bo to super, że sobie powiedzieliśmy też, po co to robimy dla firmy, tak? Że firma ma przychód, ten. No tak patrząc realnie, no handlowcy są samolubni, nie? Na samym końcu on patrzy, czy ja lepiej zarobiłem, tak, czy bardziej, czy mniej, więc musi to być tak ustawione, że ten jego cel jest skorelowany właśnie z tym celem globalnym. Jeśli to jest rozbieżne, czyli na przykład my robimy platformę e-commerce'ową i nie mówimy, że nie uwzględniamy jej strategii, tak, że słuchaj, teraz musisz, nie wiem, miesięcznie wdrożyć tam 50 klientów na platformę stałych, przynajmniej muszą dokonać 3 zakupy, bo to jest jakiś procent z prowizji, którą dostaniesz, no to on nie będzie tego robił, no bo nie ma takiego celu, on ma cel na przychód. No to idę dalej do tego jednego klienta i dalej go tłukę, żeby mi zrobił jeden duży deal, nie? Także tu też trzeba uważać na ten element edukacyjny, tak chciałem tylko to podkreślić, że to samo się nie dzieje, ci handlowcy muszą być w tym procesie uświadomieni. Ale Adrian, tutaj przedstawiłeś jedną strategię wdrożenia tego e-commerce, jedną, nie? No bo, tak. Bo Team jest sukcesem nie dlatego, bo że jest super platforma e-commerce'owa, która ma dużo fajnych funkcjonalności i tak dalej, tylko ta funkcjonalność i ten zbiór, który tam jest, jest spójny ze strategią zarządu od strony zakupów, finansowania, polityki sprzedaży, systemu premiowego i tak dalej. Czyli tak naprawdę, tak jak mówiliśmy o tym, że uwalniliśmy ten czas i co teraz z tym czasem zrobić w życiu handlowca, jak zredefiniować rolę tego handlowca w naszej organizacji. I to jest trochę... To jest trochę taka kwestia szycie na miarę, tak? Że w zależności jaka organizacja, to jak mieliśmy właśnie tutaj handlowca fakturzystę, tak, to on stanie się handlowcem nie fakturzystą, bo już nie musi robić faktur, zamówień i tak dalej, tak dalej. Jego czas trzeba przemienić, nie wiem jak to tam nazwaliśmy. Wybaczcie, że się posilę tym, ale kiedyś właśnie popełniliśmy taki slajd, gdzieś prezentowaliśmy i mieliśmy właśnie coś takiego, że z fakturzysty w doradcę, nie? I tutaj mieliśmy z nieefektywnego ofertowania do obsługi nietypowych zapytań i ilości, tak? Czyli masz się skupić na case'ach, nie? Już tą masę to masz obsłużyć przez pojedynczych, nieopisanych relacji w setki zdefiniowanych spraw, z setek produktów na tysiące produktów, tak? Bo to jest ta różnica. No i dowolności i braku precyzji właśnie w coś, co jest sprecyzowane i określone, bo tak jak wiesz, Tomek, doskonale, bo się zajmujecie technologią, no technologia de facto mapuje proces, tak? Proces biznesowy, tak? Czyli ja jeśli wchodzę, szukam, później dodaję, później przeprocesowuję się o to, no to musi być precyzyjne. No bo jeśli jest nieprecyzyjne, to sobie wyobrażam, że ktoś dodaje do koszyka i dodaje mu do listy zakupowej, tak, nie? No to w świecie offline'owym to jeszcze jest dopuszczalne, bo ktoś popełnił błąd. W świecie technologii no to jest niemożliwe, no bo ktoś uważa to, że to jest jakieś zabagowane coś. No ale to musi być spięte, nie? Nadal to jest mapowanie procesu biznesowego na technologii, która pomaga ci w osiągnięciu pewnych celów biznesowych. I zgadzam się z Tomkiem, jakby wrócę, tylko przepraszam do tego, że jeden handlowiec może podwoić, potroić
Może to zrobić właśnie dzięki temu, że jakby daje się temu klientowi tą możliwość samoobsługi, a ten handlowiec znowuż ma napędzać na tą cyfryzację, tak? No tak, bo może być taka sytuacja, wyobraźmy sobie, bo to myślę, że też osoby z różnym doświadczeniem mogą nas słuchać. Ja tak, chciałem jasne. Dwie rzeczy doprecyzować w tej Oczywiście. rozmowie, bo tak czuję, że pewne są, że pierwsza ważna rzecz jest taka, że jeśli mamy platformę e-commerce'ową, to przedstawiciele handlowcy też mają do niej dostęp, i widzą jakby i zamówienia swoich klientów w niej, i ilości, i tak naprawdę cele. W zależności od jakby zaawansowania platformy jest to bardziej rozbudowane lub mniej, ale jakby idea jest Tak. taka, że to, co widzi klient, widzi też przedstawiciel handlowy u swoich klientów po prostu, tak? Tak, no ale tu właśnie już wchodzimy w tą kwestię, bo sam e-commerce robi tą robotę, którą ma zrobić, ale tak naprawdę przy wdrożeniu e-commerce'u pojawia się szereg dalszych pytań. W jaki sposób ten handlowiec kontroluje ten wolumen online, offline, w jaki sposób pracuje. Tu się pojawiają kwestie integracji z CRM-em tego e-commerce'a, integracja z ERP-em, właśnie po to, żeby w tym narzędziu, w którym ten handlowiec żyje na co dzień, on miał świadomość tych zdarzeń, tak? Czy tak naprawdę tak, e-commerce, nazwijmy go dzisiaj e-commerce'em, bo ja nie chciałbym wchodzić w wielkie platformy handlowe, bo to jest inna logika podejmowania też później decyzji, ale na pewno wdrażając e-commerce'a musimy podejść do procesu wdrożenia transformacji ról i procesów sprzedażowych, handlowych w organizacji. Tak. I to jest jakby ten moment, gdzie właśnie trzeba to powiedzieć, że jak wdrożymy e-commerce'a, a nie dotkniemy organizacji, tutaj też wrócę do naszego klienta, gdzie po przedstawieniu strategii transformacji cyfrowej, wdrożenia e-commerce'a u niego, właściciel, który siedział przez 2 godziny po cichu na naszym spotkaniu, zadał nam tylko jedno pytanie. Czy państwo, wy chcecie mi teraz zrobić największą rewolucję kadrową w historii mojej firmy, bo przecież wy wracacie wszystko. A my tylko mówiliśmy o e-commerce, nie? I korzyści, które e-commerce dostanie. I, no tak. I razem doszliśmy do tego, że tak naprawdę wdrożenie e-commerce'u i wdrożenie go poprawnie, tak? Bo to znowu wracamy do tego, że to, będzie to, poprawnie, to chodzi o e-commerce jest elementem strategicznym naszego rozwiązania, procesu biznesowego, powoduje rewolucję organizacyjną, bo zmieniają się role odpowiedzialności. Jak się zmieniają role odpowiedzialności, zmienia się system premiowy, zmienia się... Ja nawet dodam jeszcze jedno słowo, bo to jest dodaj właśnie, jeszcze to słowo. Żeby jeszcze wrzucić dziegciu. Tak naprawdę dobrze wdrożenie platformy e-commerce B2B w organizacji to restrukturyzacja organizacji. Tak, nie chciałem tego słowa użyć, bo restrukturyzacja ma się źle kojarzy, szczególnie jest... w czasach lekkiej recesji. Tak, nie? Tak się kojarzy, tak, że właśnie źle się kojarzy, ale z punktu widzenia my to jakby technologicznie nazywamy to transformacją cyfrową, tak? Nie brzmi tak groźnie i tak dalej. Ale słuchajcie, no bo to jest, nadal wrócę do tego pierwszego stwierdzenia. Jeśli chcesz się zmienić, chcesz być liderem, chcesz osiągnąć sukces, to nie możesz się obawiać zmiany i nie możesz się obawiać błędów, które popełnisz, nie? Bo jeśli chcesz zrobić, bo inni, to będziesz samozachowawczy, więc nie będziesz zmieniał, nie? Nie będziesz cisnął, a musi ci zależeć. Jeśli ci nie zależy, no to nie, no a restrukturyzacja, wiem, że to brzmi hardkorowo, ale ono się kojarzy naturalnie ze zmianą, nie? Tylko, że w Polsce się kojarzy po prostu z kosztową restrukturyzacją. No się kojarzy, bo i tak dalej, nie? Organizacja ale, jakieś no się tak, 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 nie? Ale chodzi o jedną rzecz. Zmieniają się odpowiedzialności przekazywania pewnych spraw między osobami w organizacji. To powoduje to, że osobom trzeba na nowo zdefiniować ich cele. Tak? Bo jak odpowiedzialności moje się przesuwają, zawężają się, zagłębiają się w danym obszarze, inne KPI-e musimy użyć. Tak? I w tym momencie jest pierwsza rzecz, Boże, to ten system premiowy to już nie działa. I powiem szczerze, że nie bójmy się powiedzieć, że tak, po wdrożeniu e-commerce'a trzeba przebudować system premiowy w organizacji, bo dopóki w organizacji system premiowy był oparty o to, kto ile faktur wyklepał w systemie, czy zapisał zamówień, to po e-commerce pojawia się pierwsze banalne pytanie, co się dzieje z zamówieniem, którego wygenerował system e-commerce. I na tym zazwyczaj zarządy... No i wtedy, i stąd są te obawy i to główne pytanie twoje, tak? No właśnie, bo obawy są o pieniądze. To żeby jakby tą rozmowę, taka jest moja rola, żeby to troszeczkę usystematyzować, jasne, żeby jednak proszę. Ten podcast był ciekawy. Mamy cyfrową transformację,
zmienia się nam rola przedstawiciela handlowego, handlowca. Tak, tak. I teraz jakbyście mogli powiedzieć, ok, to jaka będzie rola tego przedstawiciela? Wcześniej pośredniczył we wszystkich zamówieniach, wpływał na sprzedaż i tak dalej. Mamy B2B, jaka będzie jego rola? Dzisiaj jego największą rolą jest lojalizacja istniejącej bazy kontrahentów, tak? Czyli ten B2B jest narzędziem do tego, że, bo to też nie wiem, na ile mamy tą świadomość, że relacja B2B to nie jest to samo, że klienci krążą po świecie i raz po raz do nas spadają. Relacja B2B jest stała współpraca, tak? Czyli rolą przedstawiciela handlowego w świecie B2B jest budowanie stałej współpracy, powtarzalnych transakcji, zakupów. Przewidywalność, tak? Przewidywalność. Tak. Więc rola przedstawiciela handlowego jest tutaj budowania lojalności klienta, żeby on u nas te swoje zakupy, projekty realizował na cyklicznie. Tak? I teraz w momencie, kiedy mamy ten dodatkowy czas, po prostu on musi więcej takich klientów zdobywać i zwiększać ich lojalizację. To znaczy. Ja jeszcze widzę tak? w przestrzeni czasowej, jeśli mogę dodać do tego, co powiedzieć, jakiego rola się zmieni, to zależy, w którym etapie jest. Nie? Jakby wdrożenia nawet platformy. Tak? Na samym początku on ma nagonić klientów lojalnych, którzy kupują te same produkty, tak? Cały czas to samo zamawiają, bo platforma jest wręcz wymarzona dla niego, jakiegoś podhurtu i tak dalej, ktoś, kto ma komputer, siedzi, przeklepuje. No to pierwsze co, to on musi po prostu pojechać i po prostu poopowiadać to. Ja powiem Ci też z doświadczenia, najlepszy przedstawiciel handlowy, który wdrażał w firmie, w której pracowałem, platformę, to był ten, który nie miał żadnych naleciałości, nie? W sensie nie miał, miał tam jakąś bazę 10 czy 20 klientów i on im jechał i miał za zadanie szkolić z platformy e-commerce, nie sprzedawać produkty. Okay. On miał szkolić z platformy e-commerce'owej. Miał pokazywać wyszukiwarkę, miał pokazywać koszyk, miał pokazywać moje konto, faktury. Nic nie sprzedawał. Nie? On jakby nie miał za zadanie sprzedawać, miał powiedzieć o narzędziu. I to narzędzie, które klient 7 czy 6 czy 7 razy jak użyje sam, to już jest samodzielne. W B2B tak to mniej więcej wygląda. Nie? Więc jakby ta rola tego przedstawiciela po wdrożeniu, moim zdaniem najpierw w ogóle powiedzenie światu o tym, że mamy nowe narzędzie, skorzysta i tak dalej. Później się robi te rzeczy, co Tomek wspominał, czyli mamy OK, czyli już mamy klientów, którzy powtarzają. Jeśli ktoś już powtarza z 7 razy zamówienia przez platformę, to ja nie muszę go tak często odwiedzać. Ja już mam uwolniony czas. Więc idę do dalszego Pareto, powiedzmy, tak? Czyli tak tych, głębiej. Którzy głębiej, nie? Głębiej. Już później na samym końcu to jest tak zwane odgrzewanie kogoś, kto nigdy jakby kupił raz u nas czy dwa razy, jest B2B, mamy NIP i powinniśmy do niego zadzwonić i mamy nową wartość dla niego, nie? No bo on nie kupował, bo może nawet bo dlatego, że nie mieliśmy platformy, przecież nie będzie do mnie dzwonił. Więc jakby moim zdaniem to jest taki pierwszy etap celu dla handlowca, żeby powiedział o tym i żeby to rozpropagował światu, nie? I to jest, wydaje mi się, to uwolnienie czasu jest możliwe dzięki temu, nie? Dzięki temu, żeby po prostu o tym mówić. No to może też o tej wartości, jak to w czym człowiek jest lepszy od komputera w tej sytuacji? I teraz wracamy do życia B2B. Świat w B2B jest oparty nie o błyskotliwy marketing, tak, że zbudowałem, pięknie opakowałem jakiś produkt komercyjnie, zrobiłem reklamy w TVN-ie czy w TVP1, żeby była równowaga oczywiście, ale kwestia jest taka, że tam ktoś decyduje się na bardzo poprawnych faktach, czyli analiza, cena, koszt, dostępność i tak dalej, ale też szukamy gwarancji, tak, ponieważ jak decyduje się na zakup powtarzalny w danej firmie, podzespołu do jakiegoś projektu dalszego działania profesjonalnego, czyli nie mogę sobie pozwolić, żebym nie łapał papieru do drukarki na jutro, a będzie kontrakt do podpisania w biurze prawnym i nie ma papieru, to ten dostawca jest niepewny, więc i to robi Dan Delmechnik świetnie w The Office. Osobowo przekonują. Muszę obejrzeć. Polecam bardzo. Dobrze. No i kwestia jest taka, że tu jest zaufanie i rola tego człowieka jest bezwzględna, bo zaufanie budujemy nie do komputera, do systemu, do ekranu, tak, tylko człowiek do człowieka i przekonanie, zbudowanie indywidualnej oferty, bo w tym świecie znowuż B2B nie da się z góry założyć wszystkiego, dlatego jest tak dużo tych produktów B2B, dlatego takie ceny są różnorodne, ofertowanie, zapytania, bo to też jest istotna rzecz. W B2B bardzo dużo jest
cen specjalnych, transakcji specjalnych. I tego e-commerce nie zastąpi. E-commerce ułatwi tą komunikację na ten temat z klientem. Ten handlowiec ma bardziej ustrukturyzowaną formę, ale ofertowanie będzie musiał zawsze robić, ale dzięki temu buduje też tą sprzedaż. Tak? Czyli podsumowując, lepszy jest dużo w rzeczach po pierwsze miękkich i case'ach. Tak? Automatyzacja jest po to, że jeśli coś jest powtarzalne, to możesz to po prostu puścić, nie? A w B2B no jeszcze gro rzeczy jest niepowtarzalnych. W sensie takich, no brakuje mi czegoś tu i albo potrzebuję doradztwa jakiegoś, nie wiem w ogóle jak to zamontować, nie? Ktoś mi potrzebuje tutaj połączyć jakieś systemy i tak dalej i to do tego jest człowiek, żeby on to rozumiał. Zauważmy naszego klienta w branży beauty, no to tam jest kwestia, czy ta chemia z tamtą chemią nie wybieli za bardzo włosy pani. I tego fryzjer nie wie, ale zadzwoni do doradcy. Tak. I ten przedstawiciel handlowy właśnie zmienia tą swoją rolę z bycia transakcjonistą w eksperta. Tak, tak, bo to pozwala mieć na przykład w portfolio, potencjalnie tak sobie wyobrażam, i znam takie case'y, gdzie tak naprawdę trochę znika rola przedstawiciela handlowego w niektórych wdrożeniach i pojawiają się eksperci, którzy są pierwszym kontaktem dla klienta, nie wiem, chcesz wiedzieć coś o, nie wiem, śrubach o kategoryzacji, tak, dzwonisz do opiekuna kategorii, który jest też przedstawicielem handlowym. Też, tylko on jest specjalistą. Tylko on umie sprzedać śruby na przykład, a na drugi przykład umie sprzedać, nie wiem, szampony, tak jak mówisz, jakieś tam środki. Dokładnie tak, nie? Ale już nie musi on, jadąc, sprzedając ten szampon, mieć go w sobie, ze sobą w bagażniku, żeby też go sprzedać, bo to już jest inny proces, tak? I on... Gdzie przez też logistykę, w sumie próbkowanie jest coraz prostsze, tak naprawdę. No dzisiaj logistyka w Polsce jest banalnie prosta. Możemy wysyłać próbki, nie musi przedstawiciel jechać 200 km, żeby próbkę zawieźć, tak, na drugi dzień, nie? To można spokojnie... Może i często właśnie ja uważam, że to, co mówisz, to właśnie ja bym tam wysyłał przedstawiciela, nie? Bo jeśli to jest pierwsze, no na otwarcie. To na otwarcie ja właśnie chcę tam przedstawić. Bo ja chcę wyczuć, bo on ekspercko jeszcze określa mi tego klienta, bo ja jeszcze system dopiero może go liczyć, jak on zacznie coś robić, nie? To wtedy mam jakąś analitykę, coś mogę zdobyć, więc jeszcze przed tym takim, powiedzmy, grzanie lida, czy klient się zarejestrował, to tam jest właśnie idealny handlowiec, nie? Jakby on idzie, mówi o korzyściach firmy, pyta się o potrzeby, robi jakiś limit kredytowy, tak? Jakieś ustawia cenniki indywidualne i klient widzi, kurczę, to macie taką paletę możliwości, to ja chcę z wami współpracować, nie? Bo mam i fajny cash, tak? Bo będę miał odroczone i mam gościa, z którym mogę pogadać i ma narzędzie i to, tam przedstawiciel handlowy, ja to nazywam, że e-commerce to jest taki generator leadów właśnie dla offline'u, nie? Czyli jak tam wpadnie rejestracja, to w wielu firmach jest to tak zwane rozszarpywane przez handlowców, nie? Czyli wpadł NIP, nie? No dobra, to kto pierwszy? Tu, nie? Ja wziąłem, ja już dzwonię, już nie, zabukowany, nie? Ale to jest w ogóle ciekawe, wiecie, ja chyba już nie wiem, czy to z wami, czy z którymś z firm rozmawiałem na temat bardzo ciekawej sytuacji, że w momencie, w którym tak naprawdę mamy standardowy model, to właśnie jak mówisz, wpada lead, jest rozszarpywany, przedstawiciel go bierze i zaczyna go próbować robić tą transakcję, nie? A to, co się w B2B ciekawe wydaje, że może się wydarzyć transakcja post factum, do której pojedzie dopiero przedstawiciel handlowy, mówić, hej, kupiłeś od nas produkt, ja jestem twoim nowym przedstawicielem handlowym. Tak, nie? Tak, ja się zgadzam. Ja się zgadzam, że tak to powinno być. Ale jest genialna sytuacja, nie? Dla przedstawicieli handlowych, bo dostajesz gotowych... Tak, no to już chodzimy, to jest rola e-commerce'a, pozyskiwania nowych leadów, potencjalnych klientów. A wtedy się pojawia też SEO, SEM, nie tylko tak naprawdę... Oczywiście, że tak, ale handlowiec dostaje... właśnie nie musi szukać, bo e-commerce mu przyniesie potencjalnego klienta, na którym może pracować, ale musi mieć na to czas, bo dzisiaj jak zarejestrujecie się na ja tam hobbystycznie często się rejestruję na różnych platformach B2B, no to rekord to jest 9 miesięcy od zarejestrowania, żeby pierwszy telefon przyszedł, nie? No to tak grubo i bardzo mało firm reaguje na zarejestrowanie się na jakąś prostą transakcję, żeby faktycznie zainteresować się klientami, wiecie, tak, bo ciekawe, nie ma na to czasu. Na stronie na przykład telewizji kablowej często jest wpisz numer telefonu i odzwonimy i to jest po prostu, jest odzwonione. Dlaczego? Tak. Bo te firmy są przyzwyczajone do automatyzacji procesu sprzedaży. Tak. Inaczej, jest call center, który po prostu ma bardzo wydajne wydzwanianie do klientów, określania potencjału i przekazywanie do odpowiedniego dalszego zespołu, ale do tego właśnie też polecę, machina sprzedażowa, naprawdę te firmy według tej logiki działają, tak, że jest ktoś, kto
tanio może dużo zrobić, tak? I te wszystkie leady powinny być przedzwonione, bo a czym się pan zajmuje, to, kategoryzujemy, że niski potencjał plankton, zapomnij, albo o, nie, zatrudniają więcej niż 10 ludzi, robią coś tam, o, u nas to taki segment klientów ma potencjał rocznie na 100 tysięcy złotych obrotu, rzucamy do handlowca, niech jeździ. Tak? I Tomek, jeszcze tylko dodam, że zgadzam się, że nigdy w życiu nie blokujmy transakcji, nie? W sensie, nawet jeśli to jest platforma B2B, ja jestem zwolennikiem, puśćmy mu to za cenę detaliczną, jeśli no B2B chce kupić, niech kupuje. Jest okej, okay, nie? No. Tylko, że później tam może być potencjał, nie? I tam handlowiec właśnie, albo contact center na pierwszy, duży, mały klient i tak dalej, i do działu handlowego. I niech tam jeździ, i niech teraz tam jedzie. Jak patrzymy na ten zespół przedstawicieli handlowych, których posiadamy, to część ludzi będą nadal jeździć autem po kraju. Część ludzi może już nie będzie jeździło po kraju, w tym zespole po takiej transformacji, bo jego rolą będzie prowadzenie tego service centera, żeby wydzwanianie do leadów i grzanie leadów było najlepsze. Jedna osoba i druga osoba robi mega istotną, wartościową pracę. Rzecz dla firmy i dla jednej i dla drugiej osoby zostanie rola, tak? Ale zupełnie inna niż do tej pory, jak ja byłem sprzedawcą, przedstawicielem i wszystkim w jednym, nie? Tak. Tylko e-commerce daje nam tą szansę, żeby zacząć rozdzielać te role w organizacji i coraz bardziej efektywnie je prowadzić. I to jest jakby, jak myślę, że taka odpowiedź na to, co się stanie z przedstawicielem handlowym po wdrożeniu e-commerce'u. On po prostu zmieni swój kształt. On będzie mniej robił jedne rzeczy, będzie miał czasu więcej na robienie innych rzeczy. I oczywiście, a to jest znowu, wrócę jeszcze na poziom wyżej, to jest decyzja strategiczna, w jaki sposób my tą transformację cyfrową chcemy przeprowadzić przez organizację. Bo od czego też zaczęliśmy na początku, kiedy żarło, to znaczy nie byliśmy w stanie obsłużyć wszystkich zamówień, bo było ich tak dużo, to transformacja cyfrowa i e-commerce dawał właśnie tą przestrzeń, że przerobimy wszystkie zapytania, przerobimy wszystkie zamówienia, bo dało nam capacity na to, że możemy ten nawał zapytań obsłużyć. Nie? W momencie, kiedy jest mniej tych zapytań, czyli mniej do nas walą klienci przez otwarte drzwi z zamówieniami, to ten uwolniony czas można potraktować jako koszt. Moim zdaniem to jest błąd, tak? Że można oszczędzić i mniej mieć ludzi, ponieważ wykształcenie doświadczonego handlowca w mojej branży jest, moim zdaniem, jakakolwiek branża, dlatego mówię o mojej branży, jest kosztowna, no bo to jest, poznaj moją firmę, ofertę, sposoby, zwyczaje to klientów jest i tak dalej. Chyba nawet liczone, to do 9 miesięcy. I lepiej wykorzystać właśnie ten uwolniony czas na to, że bierzemy w tym momencie handlowców, i to już trochę inna historia, i zarządzamy nimi zadaniami po to, żeby jechali w świat i pozyskiwali więcej nowych potencjalnych klientów. No bo ja myślę, że to, co mówisz, jakby układa się w taką jakby stwierdzenie, że jakby, no jakby biznes to jest działamy na rynku, tak? Czyli potencjalnie mamy też konkurencyjną firmę, która robi to samo, nie? I teraz może wyścigiem trochę jest tak, często mówimy, dobra, musimy robić B2B, bo nasza konkurencja ma B2B. I teraz w sumie co to oznacza? To oznacza, że ta nasza konkurencja może mieć ciekawszą ofertę, czyli klient wybierze ich, bo im się łatwiej z nimi współpracuje. To jest jakby pierwszy problem, tak, który się może pojawić. To oczywiście. Potem, jeśli faktycznie już obie firmy mają B2B, no to jest znowu to, co zadaliście pytanie, albo możemy potraktować przedstawiciela handlowego jako koszt i wtedy oni stwierdzą, dobra, pomijamy przedstawiciela handlowego, ale co się wydarzy, kiedy nasza konkurencja nie podejmie tej decyzji i ma wciąż ten sam Salesforce, który miał wcześniej, co powoduje, że robią te rzeczy, o których mówisz, tak? Na zasadzie, że oni pozyskują nowych, co znaczy, że nasza struktura przez chwilę stała się bardziej efektywna. Tak, odbudziłaś, oszczędziliśmy. Jest, no, ale to nie jest jakby kierunek strategiczny dla organizacji. Ale nie? To jest różnie, nie? Jakby ja tu trochę, bo my mówimy o pewnym ideologii, nie? Jakby to jest, jak przynajmniej z moich doświadczeń, po prostu ktoś widzi, że teraz może zaoszczędzić i robi takie rzeczy często, nie? Ja wiem, no bo też trzeba liczyć się z tym, że jakby platforma B2B też kosztuje, tak? W sensie też kosztuje. Kwoty wdrożeń trzeba liczyć w set tysięcy złotych, tak naprawdę, tak mówiąc otwarcie, tak? Tak. Im bardziej rozbudowana firma, skomplikowana, tym te koszty są wyższe. To jest, jakby mówimy o samej inwestycji capexowej, ale przy OPEX-ie też mamy jakieś koszty miesięczne. Te koszty miesięczne, myślę, przy B2B są raczej mniejsze niż koszt przedstawiciela handlowego, więc powiedzmy, że dokładamy dodatkowy etat, tak uśredniając długofalowo do organizacji. Tak, no, też w taki sposób. Jakoś tak uśredniając amortyzację z inwestycji i OPEX-owe koszty wynikające po prostu gdzieś tam z administracji platformą, zakładając, że nie rozwijamy, nie? No to w sumie generowanie przychodu dodatkowego powoduje, że tak naprawdę te
To jest neutralna inwestycja długofalowo dla organizacji. Nie, to jest Na pewno. To jest To musi być, na samym końcu rentowna. musi być Znaczy, rentowne, nie? minimum No neutralna minimum wychodzi, neutralne, tak bym tak. powiedział. Ale jakby my dążymy do tego zawsze, jak konsultujemy z klientami, że nie parcie do końca na koszt. No bo często akurat, no nie wiem, ja w większości z polskimi klientami współpracuję, nie? To tam jest dużo właśnie kwestii, ile mnie to będzie kosztować, nie? Nie rozmawiamy o tym, jak na tym zarobię, tylko ile mnie to będzie kosztować. No właśnie o to chodzi, że pomyśl, jeśli wdrażasz już to, i nawet jeśli inni to mają i ty chcesz to wdrożyć, to już pomyśl o tym, że jak już wdrożyłeś, to wykorzystaj to tak, żebyś mieć lepszy przychód, lepszą marżę i tak dalej, nie? Kwestia jest taka, że jeżeli wdrażamy, no największy problem jest z klientami, gdzie jest wdrażane, bo sąsiad ma, tak? I wtedy patrzą tylko wszyscy na Na koszty, koszt, bo tak. chcemy mieć jak najtaniej i wtedy proszę wziąć jak najtańszy B2B, bo sąsiad też to ma. Ale jeżeli to ma być narzędzie, na którym żyją handlowcy, oni muszą umieć na tym pracować, ono nie będzie tanie, ale jeżeli przeanalizujemy, ile nam daje to korzyści, mamy 10 handlowców, to tak naprawdę wdrożenie platformy może nam dać siłę zasięgu 20 handlowców, tak? I tak naprawdę koszt alternatywny zatrudnienia jeszcze 10 handlowców, e-commerce zawsze wyjdzie jako najtańsza opcja ze wszystkich możliwych, tak? E-commerce będzie zawsze tańszy niż otworzenie nowego oddziału, bo ile kosztuje dzisiaj wynajęcie budynku, wyremontowanie, wyposażenie Rekrutacja. sprzęt i tak dalej, plus rekrutacja, ludzie i tak dalej. Jak tak popatrzymy, to naprawdę zaawansowane platformy B2B będą tańsze niż tego typu offline'owe działania, tak? Więc warto w tym kierunku pójść, ale zwrot z inwestycji musimy mieć z początku. I to jest jeden z głównych błędów wdrożeń e-commerce'u. Nie określamy celów, co my chcemy osiągnąć i w jaki sposób przed wdrożeniami, tak? I tutaj będę gorąco zachęcał wszystkich, żeby nie podejmować decyzji, że o, wdrożmy e-commerce i technologia tylko, tak. Tylko jak to przed chwilą powiedzieliśmy, efekt, dobre wdrożenie platformy e-commerce'owej jest restrukturyzacją, reformą procesów organizacji handlowych, sprzedażowych. To znaczy zaprojektujmy na nowo, jak to ma działać, jakie będą systemy premiowe, gdy uruchomimy e-commerce, wdrożyć też zmianę strategii, bo e-commerce musi spowodować zmianę strategii i taktyki sprzedażowej w organizacji. No to tak patrząc z waszego doświadczenia, ja może jeszcze zanim przejdziemy do pytania, jakby my jesteśmy też gotowi na odpowiedzi na różnego rodzaju pytania, które się pojawią z publiki, więc to jest ta szansa, żeby też mieć udział, nazwijmy to interaktywny w tym podcaście, także jakby coś jesteśmy otwarci na to, na koniec postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Natomiast przechodząc jakby dalej, widzieliście już wiele transformacji cyfrowych z perspektywy organizacyjnej, no bo jakby tak jak sami powiedzieliście, rolą Allwinsów jest nie już jakby stricte zakodować rozwiązanie, czyli tam ostatecznie jakby wdrożyć platformę B2B i zrozumienia już pełnego procesu, tylko macie dostęp, to z czym na przykład firmy często wdrożeniowe mają mniejszą styczność, tylko wy widzicie wewnętrznie, co się dzieje na poziomie organizacji od decyzji właścicielskiej lub zarządu, przez pracę jakby z całym działem handlowym, ze strukturą, z kierownikami, z dyrektorem sprzedaży i tak dalej, z kanałowością tego, też czasami też trzeba pewne kanały poukładać, tak, no bo kanały mogą być tak poukładane, że w zasadzie przy B2B już te kanały może nie mają sensu. Jakbyście mieli tak powiedzieć, jakie są z jednej strony, może od tego zacznijmy, kluczowe błędy, które obserwujecie w tych wdrożeniach, które warto wiedzieć o nich, że mogą wystąpić i od razu się nad tym zastanowić na etapie jakby podejmowania decyzji o B2B. No i jakie na przykład są dobre praktyki, czasami może pod prąd, ale które powodują jakiś sukces klientów. Jakbyście się chcieli tym podzielić, to myślę, że to będzie bardzo wartościowe dla naszych Ja powiem jedną słuchaczy. Najbardziej kontrowersyjną na początek, rzucę hasło i od razu przepraszam wszystkich naszych klientów, gdzie projekt prowadzi dział marketingu, ale proszę nie dawać projektu e-commerce'u działu marketingu do wdrożenia, bo to nie jest narzędzie dla działu marketingu, to jest narzędzie dla działu sprzedaży. Tak. I to jest jakby największy błąd. Ja teraz tutaj o naszym wspólnym projekcie tutaj myślę, żeby tam nikt się nie obraził, ale kwestia jest taka, e-commerce to jest narzędzie handlowe i to jest narzędzie dla sprzedawców, dla dyrektora handlowego. Jeżeli dyrektor handlowy nie bierze udziału w projekcie, jest porażka. Ja tu powiem właśnie jedną rzecz, co powiesz, ale to jest dobre, co mówisz, bo to jest między innymi, dlaczego my zaczęliśmy B2B Masterclass robić. Bo to, na czym nam mocno zależy, to jest zbudowanie właśnie kompetencji e-commerce'u B2B
i też dodatkowych takich narzędzi, które około marketingowych, czyli wiecie, SEM, SEO i tak dalej, tej transformacji, właśnie po to, bo jakby tej wiedzy nie ma, w sensie dzisiaj na rynku, znaczy inaczej, jest mała. Jest Dlatego mała. Siłą rzeczy jakby przekazuje się to do miejsc w organizacji, gdzie jest zalążek tej wiedzy. Często w marketingu jest ta wiedza, jak napędzić ruch na stronę, tak? I to jest. Napędzenie ruchu na stronę, ale ja wiem, ale ja rozumiem. To jest zupełnie dwa światy. Ja rozumiem. Ale nie, ja obronię tutaj też Tomka stwierdzenie, bo ja uważam, że jest, jeśli chodzi o błędy, to jeszcze takiego ogólnego, to jest brak celu, bym to tak powiedział. Właśnie nie wiem, po co to robię. No robię, bo każą, bo musi. To jest pierwsze. Drugie, brak roli człowieka w tym całym procesie. Czyli mówimy, ja się zgadzam, że dział marketingu musi być brany pod uwagę, ale on jest na samym końcu, nie? Po wdrożeniu, właśnie wtedy skalowaniu, szukaniu tych, na samym początku musimy się skupić na sprzedaży. Bo bez sprzedaży to jest, kurczę, bardzo, bardzo trudno jest rozmawiać albo dać narzędzie, które nie było konsultowane ze sprzedażą. Nie? To jest drugi, i ja się zgadzam z Tomkiem, że jest to mega potrzebne, żeby dyrektor handlowy był nawet kierownikiem takiego projektu, mimo że nie ma doświadczenia ani ten, to sobie je nabędzie. No i trzecia rzecz to jest właśnie to poczucie, że jest dobrze, jak jest. Okay. Tak? I po co się zmieniać? No tak. Bo to jest to poczucie, my to nazywamy boskością, tak? Że jakby świat się zmienia, a jakby my tutaj stoimy w takim miejscu i nie powinniśmy się zmieniać. Wdrożymy, ale my wiemy lepiej, nie? To jest taka trzecia rzecz. Dlatego też trochę, i to może zespoileruję pewien pomysł, który też się urodził w ramach projektu B2B Masterclass. Trochę przez tą przyczynę, o której mówisz, jakby naszym jakby kolejnym projektem, który już możemy zapowiedzieć, na którym gdzieś tam gorąco pracujemy, to są szkolenia właśnie, które mają być przedstawione właśnie dla dyrektorów sprzedaży, dla osób, które właśnie pracują w strukturach sprzedażowych, żeby ich wdrożyć w nomenklaturę, w platformy, w ogóle o co chodzi, co to jest middleware, po co jest integracja z ERP-em potrzebna, jakby w ten cały proces, bo to jest często tak, że wdrażają platformy osoby, które nie wiedzą nic o handlu. I często podejmują decyzje z informatykami, a dyrektor sprzedaży jest traktowany czasami, dziękuję bardzo, jest traktowany jako gość po prostu w całym tym procesie. A na końcu sprzedawajcie. To nie odpowiada naszej organizacji. Tak, nie? A później jest tak naprawdę wspólna wizja, która jest na końcu gdzieś tam brakuje, bo jest wizja, że chcemy mieć e-commerce ten e-commerce ma mieć ten cel właśnie osiągnąć, żeby dał wartość, to automatyzacja i przejęcia roli przyjmowania zamówień. Jak e-commerce tego nie przyjmie, to w tym momencie nie ma korzyści, o których mówiliśmy całą drogę, bo uwalniamy czas i tak dalej. A problem największy, który się zdarza, że przyjmujemy kompromisy w oparciu o tak zawsze robiliśmy, nie zmienimy się, powodują to, że platforma zamiast potencjału 100%, którego mógłby mieć po takich 5 drobnych kompromisach, daje efektywność 50% potencjału swojego, bo nie do końca wdrożyliśmy tego, jakiś metod dostawy, cen, pokazywanie towaru dostępny, niedostępny, różne takie drobne elementy, gdzie akceptujemy kompromis stałości, a nie zmiany, powoduje to, że na końcu to nie zadziała. I to jest najbardziej frustrujący case, ponieważ na końcu wszyscy przepracowali się, dużo pieniędzy zostało wydanych, i ta platforma nie działa. Bo to jakby jedno to jest, jak sobie powiedzieliśmy, ten dział marketingu faktycznie, jakby musi być zaangażowany, ale nie być odpowiedzialny za to wdrożenie. Ja użyłem słowa, że nie może być odpowiedzialny za wdrożenie projektu marketing. Ma być absolutnie ultraważnym elementem tego procesu, ale to jest narzędzie działu handlowego, czyli jeżeli byśmy traktujmy to jak wdrożenie CRM-a, traktujmy to jak wdrożenie narzędzi sprzedażowych, to jest takie same narzędzie. Okej. Druga, wydaje mi się, rzecz, którą trochę jakby ja też wywnioskowałem z tej naszej dzisiejszej wypowiedzi, że chyba kluczowym elementem skutecznego wdrożenia B2B jest tak naprawdę kwestia organizacji, kwestia wytłumaczenia organizacji, jaka będzie funkcja celu tego tak naprawdę tej platformy, co się stanie z ludźmi, jaka będzie ich rola
Od tego de facto by trzeba wdrożenie zacząć, nie Do od. dwóch, właśnie to są we I to jest rola wdrożeniu. w sumie dyrektora We sprzedaży, wdrożeniu są właśnie dwa kanały. czy członków zarządu odpowiedzialne za Tak, sprzedaż, bo nie? to są dwa strumienie, tak? Jeden strumień to jest taki czysto technologiczny i tam musimy właśnie z dostawcą się dogadać, nie powiedzieć o jakichś funkcjonalnościach i tak dalej. I tu jest drugi, to jest czysto HR-owy, organizacyjny. I o to musi być edukacja, szkolenia, wytłumaczenie i trochę tak w kółko. Tak. My działamy według takiego sześciokrokowego schematu, tak? Każdy projekt wdrożenia platformy e-commerce nie jest wdrożeniem platformy e-commerce, tylko zaczynamy od tego, jaka jest strategia, jaka jest wasza wizja e-commerce'u waszej organizacji. I to jest poziom zarządu. Z tego schodzimy dalej. Technologia powinna zadziałać w organizacji. I dopiero jest wybierana technologia, spisywane są procesy biznesowe i tak dalej. Wdrażana jest technologia, a po wdrożeniu technologii jest cały świat związany z odpowiednią pracą nad produktami, nad marketingiem, nad pricingiem, które są wtórne już po, tak? Czyli żeby Czyli zrobić strategia, strategię, procesy, ludzie, procesy, technologia. W ludzie, takiej technologia. kolejności, nie w Dokładnie tak. odwrotnej. Okay. Nie technologia, ludzie, procesy, strategia, tylko właśnie od tej strony. Dobra. To jak patrząc na to, co się dzisiaj dzieje, i tak z perspektywy sprzedażowej, tak, i z perspektywy ludzi, jak sądzicie, jak to wszystko będzie ewoluowało w ciągu najbliższych lat? Mówimy o rynku, tak? No, Gospodarce zresztą troszkę. sprzedaży ogólnie. Ja mam taką teorię, która mi się bardzo podoba. To właśnie jest teoria sprzedaży 4.0, trochę z przemysłu 4.0, ale żeby nie przedłużać, to polega to na tym, że ten e-commerce, o którym rozmawiamy, on jest jeszcze w takim 3.0, bym to tak powiedział. Czyli idziemy do klienta, dajemy mu nowe kanały i tak dalej. Natomiast już bardziej zaawansowane firmy, które już robią jakiś tam e-commerce od dłuższego czasu, już skupiają się nie na samym kanale dotarcia, tylko na analityce, bo tam jest kopalnia wiedzy. Ja się sobie wyobraziłem 5.0, że tak naprawdę bot, który kupuje od B2B Może być, pod bota swoje B2B. Pod swoje zakupy. język może być. Ja Tak. uważam, że to jest taki kolejny krok, natomiast analityka jeszcze, my byliśmy zbyt ambitni też jakiś czas temu, że myśleliśmy, że kurczę, analitykę to już wszyscy mają, nie? W sensie nie ma sensu mówić o niej, Zdarta płyta, bo to nie? jest Tak. zdarta płyta. No tak nie jest, nie? Jakby firmy mają bardzo dużo danych, ale nie wiedzą, co z nimi zrobić. W sensie, no są, no jest tam zamówienia, faktury, ale co, jaki wniosek z tego tytułu, dlaczego ten tak kupuje, a mógłby Znaczy, tam i to tak jest dalej, ciekawy nie? punkt, który mówicie chyba i też trzeba to wspomnieć pod kątem i pracy dla, to jest akurat case, który niedawno przerabialiśmy i pod kątem pracy przedstawiciela handlowego i klienta, nie? Że wykorzystując bazę zakupową, to jest banalny przykład, ale to jest jeden z przykładów jakby wdrożenia platformy B2B. Przedstawiciel handlowy, żeby w normalnych sytuacjach, gdzie on ma mobilnego sprzedawcę, nie wiem, od firmy Komach, Jednej, tak, bo to tak. może być inne jakby systemy mobilne, on nie ma tak naprawdę na podstawie produktu X, co klient może kupić inne, czyli te Nie, kwestie chociażby upsellingu, tak, cross-sellingu. rekomendacja upsellingu, a przecież w tych firmach drzemie Ale? baza setek tysięcy transakcji na przestrzeni lat. No, Tomku, tutaj No. wrócę do historii sprzed chyba 10 lat naszej znajomości, bo to było taki pierwszy projekt, którego jak jeszcze pracowałem w hurtowni, to dla nas zrobiłeś. Dokładnie to zrobiliśmy. Na podstawie historii sprzedażowej zbudowałeś wtedy mi małą rekomendację do Tak. e-commerce'u, że inni klienci kupowali też Tak, to i to tak, była dynamiczna tak. baza. Okej. To Z zakupów. jest dzisiaj święty graal dla wielu klientów, że o Boże, coś takiego można zrobić, a myśmy to zrobili po fakturach i liniach na fakturach Dokładnie. 10 lat temu jako No i proste widzicie, to jest zestawienie. Tylko niby. to jest kwestia, że to jest ta zdartość płyty, że jak to wykorzystać? Zawsze wiedzieliśmy, jak to zrobić, wyliczyć to. Teraz daje nam technologia możliwość, że to można pokazać klientowi. A tak naprawdę handlowcowi też, no bo już nie mówmy, mówmy też, że CRM też powinien taką funkcję Tak, bo dać, to jest nie? ten sam jakby kontekst. Klient widzi to samo, co przedstawiciel handlowy i w Tak, drugą tak, stronę, tak? tak. Przedstawiciel widzi więcej swoich klientów tak naprawdę, nie? Z tej perspektywy. Ale to jest ten moment, kiedy też powiedzmy, że e-commerce traktowany przez tego sąsiad też go ma, to on mówi o multikanałowości, tak? A dzisiaj ten 4.0 to nie jest multikanałowość, tylko omnikanałowość. To znaczy, że tak naprawdę wszyscy żyją w jednym systemie,
klient, handlowiec, analityka, wszyscy pracują na tym samym uspójnionym zbiorze wiedzy i danych, tak? Tak. I tak naprawdę wtedy możemy wyjść, że ten klient zadzwoni, przyjedzie, pojedziemy do niego, wejdzie na stronę internetową, marketing automation, Facebook, LinkedIn i tak dalej, mówi tym samym językiem, o tych samych wartościach, o tych samych produktach. I to jest, i ten e-commerce B2B dobrze wdrożony jest elementem, powinien być takim elementem takiego omnikanałowego, kompletnego rozwiązania. Tak. Znaczy słuchajcie, myślę, że często do nas też firmy dzwonią i się pytają jakby, że no my byśmy chcieli jakoś AI zastosować w naszej sprzedaży. Jakoś w sensie, nie? No bo wiecie, każdy teraz tam chat bardzo GPT to i lubię. Tak, No, jakoś AI. I w sumie z perspektywy klienta i automatyzacji, no jeśli faktycznie nie ma tej końcówki klient, to tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie, jak to mówią niektórzy, z AI-ować teraz, bo to też słyszałem ostatnio takie stwierdzenie. Nie, żeby zAI-ować, to nowe trzeba, słowo po polskie. To jest kwestia taka, że żeby zAI-ować organizację, to najpierw musimy zrobić w niej totalny porządek. To znaczy musi być kanał cyfrowy do komunikacji z klientem, musi być poprawny CRM i do tego musi być baza, baza wiedzy, danych, tak naprawdę, czyli hurtownia danych, analityka, jest bazą wiedzy które dla... AI-em i generowaniem, i to się dzisiaj nazywa bardzo, też ma sexy nazwę, tak naprawdę, Next Best Action. Tak? Czyli dzisiaj firmy, które już wdrożyły ten świat wszystkich tych narzędzi, tworzą teraz tego AI-a, który generuje dla handlowców, dla klientów, dla różnych zespołów Next Best Action w organizacji. Na podstawie, jeżeli klient jest w segmencie XYZ, to handlowiec powinien do niego pojechać z ofertą. Na inne A, produkty. Tak? I to już generują systemy w dużych organizacjach handlowych. Mówimy tutaj o B2B, nie? O B2C to jest dużo prostsze, jak to już kiedyś rozmawialiśmy. Ale pierwszy krok to jest analityka i e-commerce, żeby w ogóle ruszyć. I później trzeba to razem dalej budować. No dobra, no to chyba, żeby podsumować to wszystko, zadałem jeszcze raz to pytanie. Czy faktycznie przedstawiciel handlowy straci pracę? Jako osoba fizyczna nie, ale jako rola rolę, tak. Okay. No to myślę, że to jest coś, co chyba faktycznie wiele osób się boi, tej informacji. Natomiast chyba wybrzmiewa z tego duża potrzeba nie tylko jakby wybrania technologii w organizacji, tylko faktycznie pracy na poziomie też wewnętrznego PR-u firmy, wytłumaczenia tych ryzyk z perspektywy wdrożenia, bo organizacja jest w stanie położyć wdrożenie, jeśli faktycznie znamy stanie o takie koniem. Są historie. Takie historie, tak? Tak często też ERP-y się nie udają wdrożenia też przez ludzi. Najczęściej oczywiście też i przez firmy wdrożeniowe, to już nie będę... Zawsze kij ma dwa końce, tak? Brak sukcesu wdrożenia jest zazwyczaj z braku zrozumienia się, tak? I nie przedyskutowania, nie przeanalizowania w pełni procesów, do czego kto co chce używać. I to zawsze na tym się rozkrzacza. Super, słuchajcie, w takim razie myślę, że z tej części takiej merytorycznej to mamy wszystko. Dzięki. Nie mamy pytań, jak zawsze mamy prezent dla naszych gości i w sumie prezent jest dwuznaczny, ponieważ trochę zakończenie, wdrożenie platformy B2B może spowodować, że ten telefon jakoś stanie się słodkim dodatkiem, a nie takim przymusowym obowiązkiem. I tak na to chyba spójrzmy taką małą, nie wiem, czy to przypowieścią, czy alegorem, jak to powiedzieć, zawsze nie byłem z tego mocny, zawsze przekręcam te wszystkie powiedzenia. Ale to był najlepszy telefon, który kiedykolwiek wydano chyba. To jest Nokia 3310? Nie, jest antenką 6110. Znaczy, wiecie, przedstawiciele handlowi pewnie tęsknią za tymi telefonami, bo one faktycznie pozwalały cały dzień rozmawiać przez telefon i były skuteczne, nie? Tak, dokładnie. No dobrze, słuchajcie, bardzo Wam w takim razie dziękujemy za dzisiejszą wizytę. Przed nami będą kolejne podcasty. To jest jakby kontynuacja tej całej naszej serii. Przed nami będą na pewno wiele ciekawych, zarówno rozmów z ekspertami, ale też rozmów z firmami, które przeszły wdrożenia zarówno PIM-ów, jak i B2B. Więc śledźcie nasze kanały YouTube, Spotify, Apple Podcast i ta lista pewnie będzie się wydłużać. Macie też z nami kontakt, jeśli byście chcieli jakieś tematy zgłębić, pogłębić, porozmawiać na pewne rzeczy, to serdecznie zapraszam. Zapisujcie się też do naszego newslettera na stronie, na naszym landing page'u B2B Masterclass, gdzie publikujemy też pewne informacje, które się pojawiają, przypominamy o webinarach,
i o wszystkich tego typu rzeczach. No i wstępnie już powoli zapowiadamy pierwsze szkolenie, które się odbędzie w czwartym kwartale tego roku, które będzie właśnie skierowane do dyrektorów sprzedaży i osób zainteresowanych właśnie, gdzie chcemy jakby to naszą kompendium wiedzy w zakresie zarówno organizacyjnym, jak i też wdrożeniowym, żeby też wiedzieć, jaki jest landscape rozwiązań na polskim rynku, które są lepsze w mniejszych firmach, które są lepsze w większych firmach, co to jest integracja z ERP i czemu ona tyle kosztuje, bo to jest chyba największy zawsze problem przy wdrożeniach B2B, to jest integracja z systemem ERP i to chyba jest największy bloker tych rozwiązań. Ale z jednego prostego powodu, przepraszam, że tak mowę końcową, ponieważ nie ma świadomości, jak procesy biznesowe mają przebiegać i tego planowania nie ma, bo nie było analizy procesowej wcześniej, tylko jest technologiczna. No więc to, o tym też chcemy porozmawiać, trochę też o tym, że właśnie często te firmy nie mają wsparcia wewnętrznego też takiego IT, więc dużo przed nami będzie się działo, nie rezygnujemy, tylko wręcz nabieramy sił do produkcji dalszych materiałów, także dzisiaj serdecznie Wam dziękuję, dziękuję Tomek, Dziękuję. dziękujemy Wam za wizytę dzisiaj u nas w Poznaniu, no i co, wakacje się kończą, od września ruszamy dalej. Także do zobaczenia. Do Dzięki. zobaczenia, dziękujemy.